Chyba Kamil Glicher, przekroczyłeś granicę, napisał fajną wiadomość na grupie WhatsAppowej, żebyś sobie coś tam opierdzielił na najbliższym. Ale wy macie informacje, ty. No, wiesz, nie, trzeba powiedzieć, że chłopacy wszyscy mnie wspierali, pisali do mnie, dzwonili, Lewy też do mnie dzwonił, Glikson, no i wiadomo, tam my mamy taką grupkę, tą taką w podobnym wieku, Bereś, Bedi, Kamych, no Klisi, no nie chcę kogoś pominąć, Karolinę, ty, no taką średni. Starszyzna już za chwilę. Nie młodzi, tak. Nie najstarsi, tak. Tak, tak, tak. No i wiadomo, Puszka, Młodziuk, Józek, no wszyscy. Oni się strasznie stresowali. Tak, no. Tak, no miałem z nimi kontakt tam, wiadomo, że też nie mogłem wszystkim odpisywać w ogóle. No, tak, no i ty pojechałeś jeszcze spod tej granicy prosto do Poznania, to już na takie chyba adrenalinie, no, nie, co? No ja czy ogólnie nie spałem trzy noce, nie? No właśnie. Prawie, no tam wiesz, po godzinie się spało, może wiesz, tam na jakimś tym, tak to wyglądało. Taki tylko lekki. W sensie pierwszy, którym opowiadam, nie? Czyli ten, ale tego hotdożka to wsunąłeś od razu, czy... Nie, no wiesz co, akurat Subway był, wiesz, i taka kanapa wjechała, nie? No. Czy któryś z piłkarzy z Dynama Kijów na przykład chciał zostać i zaangażować się jakoś w tę wojnę? No to oni się wszyscy angażują, bo oni wspierają i no, w sumie my wszyscy, no bo ja też jestem w tym, że wspieramy finansowo tam, tak? I jakieś auta kupowali takie terenowe właśnie dla żołnierzy tam, dla tych obron, bo tam jest obrona terytorialna najczęściej. No wiecie, że się zgłaszają ludzie i tam potrzebują różnych rzeczy. I Werba też tam kupował, z tego co wiem. Drona chyba jednego kupił akurat, bo to też jest... Tak, tak. No my się tam zrzucaliśmy na różne rzeczy, więc... I ja pomagałem też przez... Bo to pomagali mi ludzie tacy inni, co mnie wywozili, pomogli, no bo ogólnie jechali... Nie jechałem ja i Werba tylko autem, tylko jeszcze tam... Moi rodzice mają znajomych, którzy mają znajomych z Ukrainy i oni tam przyjechali jakby po nas i nam pokazali, jaką drogą jechać. Nie? I ja później też pomagałem im, bo oni są z obrony, też znają ludzi z obrony terytorialnej, też tam jakieś tam pieniądze wysyłaliśmy, żeby mogli kupować jakieś polary, tam buty takie, wiecie. Że, tak, specjalistyczne. Tak, specjalistyczne rzeczy właśnie. I te kamizelki kuloodporne, no różne rzeczy. Ale wszedłeś do tej szatni, siadasz sobie, obserwujesz gości, jak to mówi Mateusz Borek, i patrzysz na konstrukcję mentalną tej drużyny i widzisz, że na przykład, nie wiem, taki Radek Murawski, to było bardzo ważne ogniwo, jakie zostało dołożone właśnie ze względu chociażby na to, jaką jest postacią w tej drużynie? No wiadomo, Radziu jest takim człowiekiem. Bo znasz go też dobrze z kadry, prawda? Tak, tak, razem graliśmy w młodzieżówkach, więc jest takim otwartym człowiekiem, który jakby scala tą szatnię, bo też mówi dobrze po angielsku i bo jak... Chciałbym zaznaczyć, że u nas w szatni się mówi więcej po angielsku teraz niż po polsku, bo jest tylu zagranicznych zawodników. No ale to jest taka jest piłka już w tych czasach, że no, trzeba. A ciekawi mnie, jak wyglądają rozmowy Radka Murawskiego z Christopherem Welde, dlatego że mówi, że musi go ostrzec przed jedną rzeczą, że nie może być sobie takim skrzydłowym, który zacznie się popisywać, zakładać siatki i tak dalej, bo może się to skończyć dla niego źle. To jest przedmiotem dyskusji między tymi dwoma piłkarzami, czy... Nie, jeszcze tego nie usłyszałem, ale no tak, Welde lubi sobie podryblować, nie lubi oddawać piłki kolegom, no i... No, by robił to jak najwięcej, ale żeby mu się to udawało. Ty się mu nie meldowałeś na Gierkę? Nie. Jeszcze nie. Zbliża się mecz z Legią. Jesteś w kontakcie z Benjaminem Werbiczem? Z Benjaminem Werbiczem w zasadzie? Z Benjaminem. Z Benjaminem, z Benjaminem. Jesteś w kontakcie? Tak, tak. Tak? Wczoraj z nim rozmawiałem wieczorem. No to tak. No to słuchaj, to my też chcieliśmy, żebyś się odniósł do tego, co on ma do powiedzenia, bo oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności i poprosiliśmy go o nagranie kilku pytań do ciebie. Yo, Candy, braty. This is Benjamin Verbić from Legia Warszawa. Since I just arrived to Poland, I would like to know who has the most trophies in this country. Ja wiem, no. A kto ma najwięcej trofeów? No nie wiem, chyba pytanie nie jest przypadkowe. Nie znam odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, dobrze? Górnik zawsze. Górnik? Ale nie, ktoś miał, nie? Nie, Górnik mieli najwięcej, ale Legia już później wskoczyli, tak? Ile byłeś bez treningu, będąc na Ukrainie? Trzy dni byłem na miejscu, no to tam nie trenowaliśmy, no raczej się chowaliśmy po schronach. I trzy dni tak w ogóle luzu zrobiłem już w Polsce po przyjeździe i już później zacząłem trenować. Ale czyli razem 6-7 dni, nie? Chowaliście się po schronach, to znaczy wy szukaliście od razu w momencie wybuchu wojny jakiegoś takiego schronu? Czy nie, w momencie wybuchu wojny to spaliśmy. O 5 rano obudziły nas wybuchy. I... No żona mnie obudziła, bo ja nie usłyszałem, ona mnie obudziła. Ja podszedłem do okna i no i wtedy się zaczęło, nie? I, ale pierwsze myśli były takie, że jeszcze zostajemy, czekamy, jak to się rozwinie? No bo nie wiadomo było, co robić, nie? Bo to było takie, wiecie, a kurde, może to tylko coś tak raz, coś się stało i nie będzie więcej, coś takie były myśli, nie? Żeby za szybko nie reagować, nie?